Warszawa musi być pokazywana jako miasto martyrologii. Inne miasta to mają. Francuzi mieli powstanie, które w naszych pojęciach było po prostu śmieszne. Kilkanaście organizacji ze sobą niewspółdziałających, nieuzbrojonych, wywołuje powstanie, które trwa kilka dni. Niemcy się tak poddają, bo już obok armia generała Pattona siedzi im na karku. Stracili 500 osób i już. Ale mają powstanie. Czesi mają powstanie praskie, które wybucha w momencie, kiedy druga wojna światowa się kończy. I są z tego dumni. A my, nie dość, że mało wiemy, że to powstanie nie jest tak naprawdę upamiętnione, to jeszcze ten etos pozwalamy utrwalać w ziemi. I ta straszliwa propaganda żydowska w tej chwili. Gazeta Wyborcza kilka lat temu zamieściła wywiad z człowiekiem, który rzekomo brał udział w powstaniu. Baruch Berman. I on opowiada, jak Warszawa wyglądała. Warszawa okupacyjna. Mówi, nie było wtedy dzień dobry. Jak się spotykaliśmy na ulicach, to nie mówiło się do siebie dzień dobry. Tylko było hasło i odzew. Jakie hasło? Te pierdolone Żydy. A jak to było odzew? No tak się odpowiadało. Te pierdolone Żydy. Czyli ludność Warszawy, nie dość, że wulgarna, obrzydliwa, dąży tylko do jednego. Mordować każdego Żyda, którego spotka. I on opowiada o sytuacjach, w których jest świadkiem rzekomo. Idzie ulicą, jacyś napastnicy z bronią łapią młodą dziewczynę. Ty Żydów! A ona krzyczy, ja chcę żyć. Ja chcę żyć. Wciągają ją gdzieś pod mur, ludzie na to patrzą, do niej strzelają i idą dalej. Tak wyglądała Warszawa okupacyjna. Tak wyglądała sytuacja wtedy. Tacy byli Polacy. Dziad może mówić za przeproszeniem, co chce. Ale gazeta, która to wypuszcza bez komentarza, jest bardziej winna niż on. A później odpowiada jakiś 1 sierpnia. Na rogach ulic stoją ludzie i w kocach mają jakieś zawinięte rzeczy, jakieś płaszcze. 1 sierpnia upał wtedy był taki jak mniej więcej dzisiaj. I coś tam trzymają. Nagle o godzinie 17 biją dzwony w Warszawie. Oni te koce zrzucają, te płaszcze zrzucają, wyciągają broń i mówią: powstanie, powstanie! Na rogach ulic. I jemu też dają broń. I on też jest powstańcem. Znaczy powstańcy mieli tyle broni, że każdemu przypadkowemu przychodniowi dawali karabin. Tak? Tak to wygląda. Ale on tam ucieka stamtąd. Trafia do lasów kojnowskich pod Warszawą. Tam jest oddział partyzancki. To jest teren operacyjny powstania. Zarówno tam na południu, jak i Puszcza Kampinoska. Tam też są oddziały powstańcze. On opowiada, jaka jest sytuacja. Przyjmują mnie do oddziału Narodowych Sił Zbrojnych. Właśnie tego, którym dowodzi przyrodni brat prymasa Wyszyńskiego. Mówi, nie wiedzą, że jestem Żydem. Ale jaką działalność prowadzili? No nie robili nic, ale co parę dni brali broń, szli do lasu szukać w kryjówkach Żydów i ich tam mordowali. I mnie też powiedział, chodź z nami, a ja się tam wypiwałem, a tu mnie brzuszek boli, a to paluszek, coś tam jeszcze i nie poszedłem. To jest wizja powstania warszawskiego. Wizja powstania warszawskiego w Towarzystwie Społeczno Kulturalnym Żydów w Polsce. 1994 rok, 50. rocznica powstania. Dyskusja na temat mordowania Żydów przez powstańców. Co tam się działo, wszystkiego nie opowiem, to jest paszpilu wyborczej, a zabiera głos Żyd z Francji. I mówi, że nie wolno mówić o powstaniu w Warszawie w 1944 roku, bo powstanie to jest wtedy, kiedy giną ludzie, a wtedy to ginęły polskie faszysty. To jest wizja świata zachodniego. Tak to jest pokazywane. Powstańcy mordują, napadają, walczą, rabują, nie walczą z Niemcami. To jest przekaz świata zachodniego. Nie na marginesie, jakieś tam grupki niszowe. Kręgi uniwersyteckie, kręgi kultury, kręgi polityczne. Mylenie powstania warszawskiego z powstaniem w Getcie, którego tak naprawdę przecież nie było. To były działania samoobronne na niedużą skalę. Ale trudno mówić o powstaniu, kiedy nie ma struktury wojskowej, nie ma planu operacyjnego, nie ma broni. Żydowska organizacja bojowa nie ma jednego egzemplarza broni głównej. Przez długi czas nie zgromadzili zapasu broni. To co to jest za powstanie? Tak po kolei, jak o tym mówimy, tak to wszystko wygląda. Ale w tej chwili mamy dwa powstania warszawskie. Powstanie w Getcie i drugie to mniej ważne powstanie warszawskie. Tam coś szlachetne, tam giną ludzie. To jest sprawa metafizyczna. Barbara Engelking, do niedawna na Polni, powiedziała to wprost. Śmierć Polaka podczas okupacji to była taka zwykła śmierć. Po prostu umarł i już albo zginął. Ale śmierć Żyda to
To była strona metafizyczna. Nie to bez Pani zapamiętujemy. Metoda bada naszej historii. Przedstawiciele z tamtych kręgów, ale finansowanie z naszych podatków. Mówią tak, że nieważne są źródła historyczne, dokumenty, to co się zachowało. Sny i wrażenia, co się komu przyśni, to tak było. Dlaczego? Bo ten sen jest wyobrażeniem, jak mogło być. A skoro mogło, to tak było. A skoro się przyśniło, to tak jest. I to jest traktowane poważnie. Czyli może mi się przyśnić, co mi się tylko przyśni, ja będę uważał to za źródło wiedzy, a jak się jeszcze natknął za przeproszeniem, to w ogóle będą jeszcze inne wizje. Tak się dzisiaj postępuje z naszą historią. Jeden z prominentnych przedstawicieli społeczności żydowskiej w latach 70. napisał: powstańcy warszawscy zabili więcej Żydów w powstaniu, niż zginęło Niemców. Niemców zginęło około 16 tysięcy. Czyli 20 tysięcy Żydów padło z polskiej ręki. Czyli po co wybuchło powstanie warszawskie? Żeby wymordować Żydów. I teraz cała ta atmosfera jest do czegoś potrzebna. Przecież to jest historia. To było dawno. Ale oni nam mówią, jesteście winni. A skoro jesteście winni, to zapłacicie. Nie macie czym? No to ulubieniec obecnych elit politycznych i obecnej władzy. Kawaler Orderu Orła Białego, Szewak Weiss, znalazł rozwiązanie. Nie macie pieniędzy, to my wam pożyczymy. Będziecie spłacać. I już. Artur Niemski, Polszczyganowa. Panie Leszku, mam takie pytanie. W ostatnich latach pamiętamy wszyscy, jak jeszcze 8-10 lat temu te spotkania poświęcone czy to Powstaniu Warszawskiemu, czy Żołnierzom Wyklętych, który był Pan też gościem w Ciemnowie, gdzieś odbywały się w jakichś małych salkach parafialnych, gdzieś po cichu kilkanaście osób. Książki były wydawane niemalże jak w drugim obiegu. Było ich bardzo mało. Tak, było ich bardzo mało. W tej chwili od kilku lat przeżywamy taki prawdziwy wybuch zainteresowania tym tematem, spotkania w domach kultury. Pamiętam, jak pan był z Kajetanem Rajskim, też w Ciechanowie, na uczelni, 150 osób prawie na sali, wiele komunikacji. Ale też jakby w pewnym momencie, czy to Powstanie Warszawskie, czy Żołnierze Wyklęci zaczęli przechodzić do takiej, no nazwijmy to niemalże popkultury, czyli różnego rodzaju koszulki, emblematy. Jutro w Warszawie odbędzie się chociażby bieg Powstania Warszawskiego, 12 tysięcy osób. Wiem, że z samego Ciechanowa około 100 osób się wybiera, również. Jaka jest Pana opinia właśnie na ten temat? Na ile ta część, bo mówił Pan o tym, co jest bardzo ważne, czyli o szkole, o nauczycielach, ta część naukowa, edukacyjna, książki, publikacje, wystawy, tego typu spotkania jak dzisiaj, a jak Pan sądzi, na ile też jest ważna ta kwestia chociażby biegi jakiś tego typu imprezy? Tak długo, jak nie będzie to przymusowe, czyli nie zostanie upaństwowione w całości, tak długo to będzie potrzebne i po prostu bezcenne. W szkole to się musi odrodzić samo. Ja po szkołach jeżdżę od paru lat bardzo długo, już to robię często. Na początku były trudności, to były do szkół wpuszczalnych. Teraz ta bariera na szczęście pełna. Jak wygląda szkoła? Nawet gimnazja, które do niedawna istniały, czyli młodzież 14-15-letnia, czyli to ostatniej klasy, na takich spotkaniach dyskutuje, rozmawia, zadają pytanie. Siedzi pani nauczycielka przerażona w kącie, w ten sposób się rozgląda, później proszę pana, a co oni z panem tak rozmawiają? Ja mówię, no bo ich to interesuje. A skąd oni to wiedzą? Ja mówię, uczą się. Jak się mogą uczyć? Ja tego nie uczę, bo ja tego nie wiem. Ja mówię, sami się uczą. A, tak, uczą się sami, chcą wiedzieć. Ale tragedią jest to, że i święta państwowe z tym związane, wydarzenia, zostały bardzo silnie upaństwowione. Zostały upolitycznione. Czyli mamy 1 sierpnia na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie i to jest święto powstańców przede wszystkim. Ci ostatni jeszcze żyjący. Czy na wózkach kibalskich, czy Olaskach, powinni tam odchodzić pierwsi. To jest ich i dla nich. A od paru lat mamy coś takiego, że są bagierki, są służby porządkowe, policja, straż miejska robi kordon. Najpierw taka wybrana rączka i puszka, tak jak było za komuny, ale oficjalne przemówienia, ale muszą złożyć kwiaty, coś tam powiedzieć do kamery, 3 minuty pójdą do dziennika. Bagierki są zdejmowane. I oni są dopuszczani, mogą wejść. To jest po prostu skandal. Politycy nie mają prawa żadnej orientacji
uwraszam się na historię i na tragedię. Tak samo u Państwa dostawia niektóre stowarzyszenia kombatanckie, czyli olbrzymie pieniądze, poparcie. I na przykład okazuje, że są opanowane przez aparat polityczny Ludowego Wojska Polskiego. Kilka lat temu starsi działacze są działaczami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. To, że był politrukiem 30 lat, nikomu to nie przeszkadza. To, że on przez 30 lat się naprawi i poprawi. Tylko jaka jest wiarygodność tych ludzi? Bo dla mnie szokiem, było po prostu szokiem, akurat z powstaniem jest to związane. Dwa lata temu w Sejmie 1 marca, czyli uroczyste obchody święta żołnierzy wyklętych, i na sali siedzi dwóch generałów, ale w moim wieku. Lambasy, jakieś świecidełka, gruskie sierżanty na froncie obwieszeni wszystkim. Młodzież, ta taka szkolna, podchodzi do nich, zdjęcia sobie z nimi robią z generałami, kto by sobie nie zrobił. Ja się pytam, kto to jest? A wiedziałem. No generałowie. Ale jacy generałowie? No, win. Mówią, że jest win. Zrzeszenia wolność nie zapisuje. Ja byłem urodzeni 10 lat po wojnie. Ale dla człowieka, który ma 15, on tego nie widzi od razu. Pytam się później tych organizatorów, kto ich wpuścił. Sami weszli. Przed wojną byliby spacyfikowani, czyli wywiezieni gdzieś za miasto, rozmundurowani. Dostaliby być może w łeb w poprzek, jakimś nachajem i więcej by tego munduru nie spłukali. Ale jak raz czy drugi, czy trzeci spotykamy się z taką sytuacją, to później to wywołuje niechęć. To są wszystko przebierańcy. To wszystko jest nieprawda. I ten cały etos jest tak niszczony. Niedawno byliśmy z kolegą na uroczystościach w Czmielowie. Bohaterowie polskiego podziemia. Wymordowany oddział Armii Krajowej ze zgrupowania Jana Piwnika Pomylego, oddział burmistrza Tomasza Wójcika Tarzana. Oddział, który ma na koncie akcję nieporównywalną żadną inną. Najwyższy oficer niemiecki przez nich zlikwidowany przez polskie podziemie w sierpniu 1943 roku. Dowódca 174. Dywizji Piechoty Wehrmachtu, generał Kurt Gerner. W lipcu 1944 roku ten oddział został zadenuncjowany przez miejscową komunę do Niemców. Postali zaskoczenie. Ponad 30 z nich zginęło. Tam jest cmentarz, są co roku uroczystości. Jak te uroczystości teraz wyglądają? ZSN, SLD i kombatańcy. Słowo kombatańcy pochodzi od jednego z najbardziej przeze mnie przecenionych żołnierzy podziemia i wojennego, powojennego, komendanta okręgu warszawskiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, kapitana Kuleszy, pseudonim Błąd. On to rozróżnił. Kombatanci i kombatańcy. Ludzie, którzy mieli po 8-9 latach, się wojna kończyła, czyli w mundurach pułkowników i z różnymi medalami. Ja się pytam, kto to jest? Szefowie miejscowych struktur kombatanckich. Kiedy została dopuszczona rodzina Tomasza Wójcika do złożenia wieńca? Na końcu. A patriotyczna młodzież, która się zgromadziła z banerami, kim są, i grupy rekonstrukcyjne, nie dopuszczeni do mikrofonu, żeby odmówić modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych, bo był to oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Ja mówię, co to jest? Jak to jest możliwe? No tak, co roku nas nie dopuszczają, dopiero jak wyjdą, to my możemy sami sobie odmówić modlitwę. Ale nie, tak nie może być. Stanęliśmy przy tym organizatorze, który, jak mówię, miał chyba 9 lat, jak się kończyła wojna, w mundurze, z tymi lampasami, z tymi piórami, czy nie wiem, czy jeszcze myszki, nikt nie ubrakowało na ramienniku. I on nie na mikrofona, bo by już wszystko było, już modlitwa się odbyła. Ale nie, jeszcze będzie jedno. Bo raczył ten mikrofon oddać, ale obecna na tej uroczystości. Bratanica Jana Piwnika Pomylego. Nie pani sędzia Piwnik, tylko jej urodzona siostra, demonstracyjnie, okazując niechęć, że nie mogła zatrzymać tego jak co roku, wychodzi odwrócona tyłem w trakcie modlitwy i pokazuje, gdzie ma to wszystko, w której części ciała. Tak wygląda Polska lokalna. 30 lat zmian po to, żeby było tak, jak było. Wszystko przed nami. Nauczanie tego wszystkiego nie może być urzędowe, to nie może być narzucone, bo tak robiła komuna. Jeśli ktoś nie chce tego wiedzieć, nie musi. Może bez tego żyć. Ale jeśli ktoś chce, to trzeba mu takie warunki stworzyć. To ma być w podręcznikach, mają być filmy edukacyjne. Nie los 10 razy w ciągu roku idzie w obecnej telewizji podobnej zmianie,
nie czterechpaternych wiec 20 razy w roku, bo to są filmy komunistyczne, ideologiczne. Co z tego, że dobrze zrobione, że świetnie technicznie, że dobrze aktorzy grali. Co z tego? To wszystko było ubrane po to, w takie formy, żeby nas umanić, żeby nas przyzwyczaić, że Szalik to był nasz przyjaciel, że Wasia, Masia tam coś się dzieje, wszystko sojusznicy i że ta wojenka to była taka fajna. Bo to wszystko była nieprawda. Bo ta dywizja, która przyszła jako czterepancerny pies, po 1944 roku pacyfikowała polskie podziemie niepodległościowe. Tego już w tym filmie oczywiście nie było. A to jest pewnie. Czyli żaden przymus, tego robić nie wolno. Ale jeśli w szkole są inicjatywy oddolne, jeśli uczniowie chcą stworzyć grupę rekonstrukcyjną, trzeba im natychmiast pomagać. No to muszą być środki i możliwości. I muszą być instruktorzy. Wojskowi w tej chwili są bardzo chętni do takiej pomocy. Sami do szkoły nie przyjdą, ale jeśli będą poproszeni, przyjdą. I mówię, koszulki, jakie oni noszą, to jest nasza nadzieja. To młode wojsko. Śmierć wrogom ojczyzny. I na te wyrazy oburzenia z drugiej strony. Nienawistnicy! Co oni tam sobie wypisują? Śmierć wrogom ojczyzny. To zapytajmy ich. A co mamy dla wrogów? Rysowanie kredką na asfalcie, jak w Paryżu, czy w Brukseli, czy gdzieś tam jeszcze, po zamachach, gdzie giną dziesiątki czy setki ludzi. I kochamy was, poprawcie się, przestańcie, no nie może nas nie wysadzajcie, może nie tak często. To mamy dla nich. Dla wrogów zawsze jest śmierć. Dla tych, którzy przychodzą, mordują, palą, niszczą, jest śmierć. Niekoniecznie fizyczna, ale śmierć z naszej strony dla nich polityczna i moralna. To nie są partnerzy do rozmowy. I ci wszyscy, którzy idą z naszymi wrogami, są naszymi wrogami. Nawet jeśli żyją pośród nas i są znane. Jeśli aktorka wychodzi i publicznie mówi, boi się wsiąść do tramwaju, bo tam nienawistne elementy są, krzyż NSZ-u, śmierć wrogą ojczyzny, czuje się jak w getcie podczas okupacji. Ona się tak czuje. Czyli my chodzimy, mordujemy, do dzisiaj szukamy każdego zachowanego, gdzieś przechowanego Żyda. Tak to ma wyglądać? To nie jest normalny świat. Ale jest bardzo dużo naszej winy. Trzeba brać prawie swoje ręce. Dopóki lokalne środowiska nie odżyją, nie zaczną się organizować, nie zaczną się łączyć, tak długo wszystkie ani partie polityczne, ani inne organizacje, które powstają od góry, nam tego nie załatwią. Przedwojenna Polska wyglądała w ten sposób, że takie miejscowości i mniejsze, dużo mniejsze jak Ciechany, wydawały po kilka gazet, kilka tygodników, były jakieś towarzystwa naukowe, byli aptekarze, byli kombatanci, prawdziwi weterani. Było życie polityczne, organizacyjne, życie społeczne. Teraz to wszystko zanikło. Teraz nie ma. Są wybory, doraźnie się ludzie strzykują, głosujemy na Zenka, ma niekto szwagier, tam coś. Jaki szwagier? Co potrafisz? Co chcesz zrobić? Co umiesz? Do czego się nadajesz? To jest kryterium. A nie to, że masz jakiś pogląd, obiecujesz nie wiadomo co. Co roku, czy co dwa, czy trzy, albo co cztery lata to samo. Bo to nie jest partner do rozmowy z nami. Bo my go wybierzemy, a on powie, a teraz to co mnie on zrobi tak, mówi Lech Bolesław Wałęsa, prawda? I co mnie państwo zrobi? No nic, nic mu nie zrobiliśmy i teraz mamy to, co mamy. Odrodzenie życia od dołu, tworzenie struktur od dołu spowoduje, że to będzie zdrowe. Próby założenia czegokolwiek od góry są natychmiast pacyfikowane i są niszczone. I to nie jest samoistne. Bo ci, którzy chcą rządzić, wiedzą, jak zrobić, żeby nie mieć konkurencji. Teraz będzie próba pacyfikacji Marszu Niepodległości. Już były przejęcia. Przecież jest prezydent, jest rząd, weźmiemy sobie marsz, fajna młodzież, przecież to będzie nasz. A do komitetu zapraszamy Cimoszewicza, Kwaśniewskiego, Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezesa Rzeplińskiego i tak dalej. To ma być Komitet Niepodległości. I to ma być Marsz Niepodległości. A broń Boże, nigdy to, co powstało samo oddolnie, jest nasze. Oddać tego nie wolno. Robił Komorowski własne marsze, kilkuset urzędników, policjantów i wojskowych. Przeszło razem z nim 7 minut po krakowskim przedmieściu i było po marszu. Chcieli mieć uroczystości, zrobili orła z czekulady. Nawet go zjeść nie mogli, bo był niechiliczny, jak się okazało. Lepiony brudnymi łapami. Tylko tyle potrafi. A my sami, jak nam nie będą przeszkadzać, potrafimy zrobić to, co powinniśmy. Odrodzić Polskę od dołu. Kończy się spotkanie.
Jak widać na przykładzie dzisiejszego spotkania i najnowszej książki pana Leszka, tak naprawdę nasza najnowsza historia po 1944 roku jest do napisania jeszcze raz. Wiele wątków historycznych, wiele prawd historycznych tak naprawdę trzeba napisać od nowa. Nie tylko po stronie warszawskiej, ale właśnie nawet niedaleko położone od Czech. Nawet 30-lecie, które minęło, już jest nieznane. Tak, to prawda. Jedwabne koruchy i tak dalej. Wiadomo, że prawda gdzieś tam, że głęboko zakończona i musimy do niej dotrzeć. Jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie. Jeszcze przekazuję głos naszej gospodyni pani doktor Teresie Poczorowskiej. Bardzo pięknie pan powiedział, że mamy prawo do wolności, mamy prawo się bronić, mamy prawo do obrony naszej stolicy. Oczywiście Radomia też wielu walczyło, ale przychodzi 1 sierpnia i zaczynają się dyskusje. Mamy pomnik, mamy ulicę Powstańcy Warszawskich i co roku zaczynają się dyskusje, czy powstanie było potrzebne. Dziękujemy panu za tę książkę. Proszę dalej pisać, jeździć, głosić prawdziwą historię. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Ja tu jeszcze wrócę. Naprawdę.